chcę przywitać Państwa bardzo serdecznie i chcę przywitać naszego gościa szczególnego, który dzisiaj do nas zawitał, pana Jerzego Brukwickiego. Bardzo się cieszę, że zdecydował się pan tutaj odwiedzić Chojnicę. Wcześniej miałam zaszczyt gościć Państwa Brukwickich, zwiedzali nasze muzeum i nie wiem, czy to tak było, ale ubaczyli sobie Galerię Sztuki Współczesnej w naszym muzeum i doszliśmy do przekonania, że może ciekawie byłoby zorganizować dzisiejszy wykład, a może w przyszłości nawet kilka w cyklu wykładów o tematyce sztuki współczesnej. Dzisiejszy wykład nawiązuje duchowo do minionego święta niepodległości 11 listopada i zatytułowany jest Wolnym być, sztuka niezależna, polska sztuka niezależna lat 80. Może przedstawię pana Jerzego. Pan Jerzy jest właściwie, powiedziałabym, specjalistą od sztuki, polskiej sztuki niezależnej lat 80. Jest kuratorem licznych wystaw, krytykiem sztuki, dziennikarzem. Wiele lat pracował w galerii Pokaz w Warszawie. Jest współredaktorem i wydawcą niezależnych pism, które wychodziły na terenie Polski w latach 80. i później jest autorem bardzo ważnych wystaw, tych, które powstawały. Pamiętacie Państwo, był taki nurt, kiedy odchodziło się od oficjalnych sal sztuki, a wystawy organizowano w krużgankach, w klasztorach i właśnie pan Jerzy ma bardzo duże doświadczenia w tym zakresie i podzieli się z nami swoją wiedzą i tym, co na przestrzeni tych właśnie lat 80. i później udało mu się dokonać, a zapewniam Państwa, że udało się dokonać bardzo wiele. Czas smutku, czas nadziei, taka głośna wystawa. Pieta polska, plastycy stoczniowcą, to tylko niektóre tytuły wystaw, które organizował w Polsce, ale również współpracował z galeriami i muzeami zagranicznymi. Obecnie jest kuratorem wystaw i działu sztuki nowoczesnej w Teatrze Wrocławia. To jest skromna galeria plakatu teatralnego. Tak, o plakatach również wie bardzo dużo. Przy okazji chciałam się Państwu pochwalić, że dzisiaj otrzymaliśmy od pana Jerzego do naszej galerii piękny prezent. W ogóle nie powiedziałam, że posiadają Państwo w Brukwicy świetną kolekcję sztuki właśnie z lat 80. do zbiorów medalierstwa. Otrzymaliśmy piękny, unikalny zupełnie medal Ryszarda Strylińskiego. Bardziej piona podróżna. Tak. Aby zło zwyciężać dobrem, z wizerunkiem księdza Jerzego, takim zarysowanym delikatnie. Także wydaje mi się, że to bardzo cenny dar do naszej kolekcji medalierskiej. Bardzo dziękujemy panu Jerzemu. Czekamy z niecierpliwością na ten wykład. Ja chciałam, jak mamy w zwyczaju, chociaż w taki symboliczny sposób, panu podziękować za to, że chciał w ogóle pan zojechać. Ja sam nie zasłużyłem. I mogę powiedzieć, że pan dziś ma uroki. Dzisiejsze spotkanie dobre.
dobrym początkiem naszej współpracy. Dziękuję. Zapraszam bardzo. Dobry wieczór Państwu. Jest mi wielkie miło, że mogę się dzisiaj z Państwem spotkać, nawet w tak uroczystym dniu dla mnie osobiście. Jeszcze raz serdecznie dziękuję, że było takiej niezbyt dobrej pory i niezbyt ciekawej pogody, bezczystej, zechcieli Państwo dzisiaj spotkać się ze mną i posłuchać trochę moich wspomnień o tych czasach lat 80., w których sztuka polska rozkwitała, rozpościerała skrzydła, mogła wbić się wysoko, wysoko w górę, ale poprzez różne uwarunkowania polityczne tak się nie stało. Trochę lata 80. wypierane są ze świadomości, zwłaszcza młodych pokoleń. Też musimy szczerze przyznać, że ta popularność tej sztuki niezależnej była wysoka w dużych miastach, w dużych ośrodkach, w niewielkich miejscowościach, chociaż zdarzało się dużo takich przykładów, gdzie też można było uczestniczyć w wystawach niezależnych. Częściej bywały to jednak mimo wszystko wieczory teatralne, literackie, koncerty muzyczne, bo z tymi formami przekazu kulturalnego, fragmentami życia artystycznego, niezależnego od władz, od cenzury, było o wiele łatwiej. Wystawa to oczywiście związane problemy transportowe, organizacyjne, ograniczało się do tych większych ośrodków. Wolnym być, nie będę tutaj wchodził w problem zagadnienia związanego z wolnością, ale powiem tylko, czym ta wolność jest dla mnie. Wolność dla mnie jest tym obszarem życia, działalności, twórczości człowieka, w której on osobiście podejmuje decyzje. Decyzje, za które tylko on ponosi odpowiedzialność, płaci za nie. Dla wielu ludzi ta wolność jest tak samo istotna jak pożywienie, jak powietrze, bo człowiek żyje radośnie i szczęśliwie, jak jest człowiekiem wolnym. Rozpoczynają się lata 80., dekada lat 80. Sytuacja w Polsce znowu staje się nieznośna. I dla mnie najlepiej klimat tamtych czasów określa to zdjęcie Erazma Ciołka. Ta naciągnięta do granic możliwości czuma, która za chwilę pęknie. I tak stało się w sierpniu 80. roku na Wybrzeżu. Najpierw w Gdańsku, w Gdyni, w Szczecinie. Potem ta fala protestów, sprzeciwów rozlała się na cały kraj. I znowuż pojawiają się napisy na murach. Te odręcznie, szybko określone hasła wpływać potem będą bardzo silnie na grafikę. Te hasła nawołujące do sprzeciwu, do buntu, wytworzą, stworzą inspirację dla młodych absolwentów wyższych uczelni, dla młodych grafików, ilustratorów, żeby poprzez swoją działalność byli bardzo blisko buntujących, strajkujących robotników. W ten sposób, a tutaj może jeszcze właśnie, że te szybko określone napisy na tych murach pojawiają się nieomal, że wszędzie w całym Trójmieście i innych miastach polskich. I z tego ducha, z tego klimatu tych napisów powstanie logo Solidarności. Jego autorem jest Jerzy Janiszewski, wówczas 29-letni młody grafik, ilustrator po Gdańskiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. On około 23-24 sierpnia przyniósł ten projekt do stoczni. Pokazał młodym stoczniom, którzy stabilizowali wejścia na teren poczty. Im się to bardzo spodobało. Powiedzieli, chodź kochany, zaprowadzimy cię do Wałęsy. Wałęsa na to spojrzał, powiedział, fajne, podoba mi się to. Czy może być to nasz znak? Janiszewski ponoć odpowiedział, tak, po to po prostu to zaprojektowałem. Także narodził się symbol, znak, który jest rozpoznawalny na całym świecie i niezbywalnie kojarzony natychmiast z Polską i z Wałęsą. Nie wszyscy potrafią wypowiedzieć nazwisko Wałęsa,
ale próbują Waleza, Wałęsa w przeróżny sposób, ale kojarzą to natychmiast, bezodruchowo z Polską, z naszym krajem. Znowu proszę popatrzeć na tą lapidarność. Z czym się Państwu kojarzy ten napis? Napisany na murze, nie? No tak, ale bezpośrednio z robotnikami manifestującymi, którzy wyszli na ulicę pod biało-czerwoną flagą. Wędrują, maszerują do przodu, nie wiedzą, co ich czeka za kolejnym krokiem, ale są na tyle silni, wpatrzeni w siebie, że wspierają się nawzajem, prawda? Można to tak przecież to logo zinterpretować. Potem już po wprowadzeniu stanu wojennego Leszek Sobocki zaczyna rozsypywać te litery. Pojawią się też artyści z Wrocławia, którzy będą wybierali pewne fragmenty z loga Solidarności. Będą domagali się, że dar noś. Powstanie taki znaczek, który tam później pokażę i zwrócę na to uwagę Wiesława Głucha. No i pokażę tutaj kilka przykładów tej grafiki odręcznej, szybkiej, która wówczas powstawała. To z tym związane były też pierwsze próby zerwania z cenzurą, z poddawania się tym restrykcjom urzędniczym. Wiele tych plakatów, które wtedy opuściły polskie drukarnie, nie nosiły zgody cenzury. Świadczyło to dobrze o dyrektorach, urzędnikach w tych drukarniach, że pomimo wszystko zgadzali się na drukarnię. Wprowadzenie stanu wojennego spowoduje to, że artyści, działacze Solidarności, opozycji demokratycznej zaczną zakładać swoiste drukarnie domowe w piwnicach, na strychach. Pojawi się sito, nowa w ogóle technika druku, która ułatwia w takich prymitywnych, nienormalnych warunkach uruchamianie produkcji graficznej na dużą skalę. Polacy zresztą przyczynią się do rozwoju technicznego tej techniki. Słynna gumka od majtek jednego z drukarzy nowej, gdzie zależy oficyny wydawiczne, wpłynie na to, że ten proces druku został bardzo przyspieszony, bo chłopak wpadł na genialny pomysł, że zainstalował gumkę do odciągu tej płaszczyzny sita, która stanowiła tą główny element drukarskiej, oczywiście pseudo-drukarskiej maszyny. Znowuż pojawiają się typowe dla tej wyjątkowej sytuacji obrazki, hasła, jak to 21 razy tak, które 21 stanowi nie tylko dla Polaków, w ogóle dla ludzkości szczęśliwą liczbę, ale to była liczba związana z ilością postulatów, które zostały w pierwszych dniach strajków spisane, potem zaakceptowane przez stronę rządową i przez strajkujących. Okazało się, że kiedy strona rządowa podpisywała protokół, już myślano, jak wykiwać, prawda, związki robotników, inteligencję, wykiwać naród, żeby po prostu znowu dojść do tej sytuacji, do tego stanu posiadania, którym dysponowali do strajków sierpnia 1980 roku. Eugeniusz Getz-Stankiewicz jest twórcą znaku graficznego Rolników Solidarności Indywidualnej. Tutaj też po raz pierwszy artysta odważył się przeinterpretować, przerobić odwieczny znak cierpienia, znak śmierci, znak krzyża. Krzyż, flaga to były te przedmioty obwarowane tym tabu, że nie można było zmieniać. Zresztą do dzisiaj w wielu systemach prawnych w prawie jest zagwarantowane, że nie wolno wokół tych znaków, tych symboli dokonywać żadnych zmian. Polacy, gdy zauważyli taką interpretację znaku krzyża, zapomnieli o przepisach prawnych. Ten znak, ten symbol jest urzekający. Stanowił o tym, co rolnik daje społeczeństwu, co,
co daje ludzkości. Prawda? Także artysta przerobił jedno z ramion poprzecznych krzyża w kłos, ten symbol właśnie pożywienia dla ludzi, tego, co w życiu człowieka jest najistotniejsze. Oczywiście pojawiają się i kosy, bo przecież to chłopi w powstaniu kościuszkowskim wybronili ten kraj, ten naród. To praca Ryszarda Bellera. Nie wymyślano tylko plakatów, nie projektowano tylko plakatów popularyzujących idee i cele Solidarności, ale też komentowano, odnoszono się do konkretnej sytuacji ekonomicznej, gospodarczej, która wówczas w kraju zapanowała. Wiadomo, że wprowadzono kartki, ale te kartki też nie miały żadnego posiłku. Te niebywale przewroty, proste, bardzo chwalone przez Niemców plakat Elżbiety Taimer, mówiący o tym, co się wówczas z sytuacją gospodarczą kraju działo. No i ten plakat bardzo istotny, bardzo ważny, plakat, który wygrał konkurs ogłoszony na plakat propagujący ideę Solidarności w październiku 1981 roku przez Zarząd Główny Związku Polskich Artystów Plastyków i Komisję Krajową Solidarności. Nie spodziewaliśmy się, że wpłynie tak olbrzymia ilość projektów na ten konkurs. Wpłynęło 280 projektów artystów różnych pokoleń, różnego wieku, malarzy, rzeźbiarzy, grafików. Konkurs wygrał Jan Bukiewicz, jeden z ciekawszych, z wybitniejszych polskich grafików, specjalizujący się w grafice wydawniczej, ale i w plakacie. I tutaj znowu widać artyzm tego projektu, tą siłę, z jaką on mówił, przemawiał do widza. Widz nie musiał się nawet przy nim zatrzymywać, kątem oka wiedział, o co chodzi, co się wydarzyło. A więc plakat, który spełniał najwyższe, najlepsze cele, jak stawia się plakatowi. Plakat został wydrukowany. Ukończono go 11 grudnia. Tak przekazywali nam drukarze warszawskiej drukarni. Był wielkoformatowy, 100x70, ale nie pojawił się na ulicach Warszawy i innych miast. Potem po 13 grudnia został zadrukowany, wykorzystany jak do druku naklejek na jakiś dżem truskawkowy czy inny. Mówię o tym w wielkim formacie 100x70, bo powiem, to jest pewna sytuacja anegdotyczna, ale bardzo ważna i istotna. Bo dla regionu Mazowsza drukowano plakaty 50x70, je tam za chwilę będziemy oglądali. Bardzo często mnie teraz koledzy pytają, a dlaczego 50x70? Okazało się, że z prostej życiowej przyczyny. Dyrektorem technicznym największej drukarni, warszawskiej drukarni akcytensowej, która specjalizowała się w druku plakatów, był człowiek związany z Solidarnością i to bardzo silnie i bardzo mocno. Ale władza wtedy, i to była drukarnia też, która podlegała pod zarząd, pod kuratelę Centralnej Rady Związków Zawodowych, a więc tego organu partyjnego, to były partyjne związki. Partia okazuje się, że nie miała pełnego zaufania nawet do swojej centrali związkowej i nie pozwoliła na zakup maszyn drukarskich 100x70, tylko połów 50x70. Była też zabawna sytuacja, nie mam tutaj tego plakatu. Biała płaszczyzna, z boku wykaligrafowany wyraz cenzurze. Projektantem tego plakatu był Sławomir Bielecki. Myśmy chcieli go wydrukować. Projekt w ogóle powstał w 1968 roku po fali strajków i zamieszek studenckich w Warszawie. On powrócił w 1981 roku. Pojechałem wtedy, bo jak mogliśmy, to jeździliśmy do cezury. Bywało tak, że oni tylko przedstawiali pieczątki i koniec, ale wtedy urzędnik spojrzał na projekt i zapytał się, w jakim formacie. 100x70. I on powiedział, a czy może pan pojutro przyjechać po zgodę? Powiedziałem, że mogę.
pojechałem następnego dnia, a on mi mówi, że jest odmowa druku. Ja mówię, a dlaczego? A proszę pana, ja nie wiem tego, szef powiedział, że nie. No to może pan zaprowadzić mnie do szefa. Poszliśmy do szefa i pyta się zdobyć. Dlaczego pan nie zgadza się na druk tego plakatu? Co pan tutaj widzi złego? No jesteście tą instytucją, która dba o cenzurę. No to chwała wam, nie? A nie przeciwko. On mówi, proszę pana, to jest marnotrawstwo papieru. Tyle papieru pan chce wydać na taki plakat 100 na 70? Ja mówię, no dobra, to co, powie pan to robotnikom z RUS-u, za jak jutro przyjdzie z przedstawicielami Rady Zakładowej, że to jest marnotrawstwo papieru? On mówi, nie, no proszę pana, niech pan usiądzie, chwilę pogadamy. A mówi, a musi pan drukować w formacie 100 na 70? Ja mówię, no jak pan bardzo chce, to może by zmieścić świadomy, że i tak to będzie drukowane 50 na 70. No to brawo się po głowie, pomówiłem pieczoł. No dobra, 50 na 70, trochę papieru zaszczycił. Takie były paradoksy. Życie dyktowało takie, a nie inne warunki. No i wybucha 13 grudnia, a jeszcze. I tak się ułożyło, nikt tego nawet nie przewidywał. To życie wykazało, że nagle Solidarność też zaczęła przypominać o rocznicach, o wydarzeniach dziejowych, historycznych, które komuniści albo wykreślili w ogóle z kalendarzy, albo zakłamywali przeróżne rocznice, albo nie można było o nich mówić. I nagle okazało się, że Solidarność zaczęła przypominać o tym wydarzeniu. I pierwszy z tego cyklu plakatów, które się potem ułożyły w kalendarz, przypominający te wyjątkowe polskie miesiące, jak marzec, czerwiec, sierpień, grudzień, ten cykl tych plakatów zaczął plakat projektu Marcina Broszczaka przypominający Konstytucję 3 maja. I ten właśnie już ten z tej serii plakatów 50 na 70, bo potem w stanie wojennym jeszcze na mniejszych formatach te plakaty drukowaliśmy, najczęściej na kartkach formatu A4. Jak ja robiłem w 91 roku wystawę plakatów Solidarności w największym muzeum sztuki użytkowej na świecie, w hamburskim Muzeum für Kunst, to kurator tamtych zbiorów powiedział mi, panie Jerzy, ale wy dzisiaj to drukujcie to 100 na 70, bo artysta myślał o tym formacie, a że były takie przeciwstawieństwa losu i takie warunki, że musieliście drukować to na moich formatach, to nie zmienia myślenia i toku pracy artystycznej nad tym dziełem, które jednak domaga się tego formatu znormalizowanego 100 na 70. I tutaj pokażę kilka plakatów o powrotu do pewnych rocznic, jak też chciałem zaprojektować plakat na rocznicę niepodległości, bo listopad 81 to była oficjalnie obchodzona po raz pierwszy po 49 roku jako rocznica tego chwalebnego w dziejach polskich wydarzenia. To pomyślałem sobie, bo już nie chcę, czas płynie, ucieka, nie chcę przypominać tam takich wszystkich spraw, tylko nagle zostałem postawiony przed w sytuacji, że muszę zaprojektować na rano następnego dnia projekt plakatu, żeby nie podpaść szefowi Komisji Kultury w regionie. Pomyślałem, że to będzie najlepsza fotografia Piłsudskiego. Przecież twarz Piłsudskiego w ogóle była nieznana, nie było w żadnym podręczniku historii. Nigdzie się nie ukazywało. Pojechałem do Centralnej Agencji Fotograficznej, a więc tej instytucji, która decydowała o grafice wydawniczej w tamtych czasach. Poprosiłem o kopertę, bo to oni na archiwum trzymali w kopertach zdjęcia o Piłsudskiego. Pani powiedziała za 4 dni, ja powiedziałem, kochana, za 4 godziny, co najwyżej. Dziewczyna wyciągnęła i proszę mi wierzyć, podała mi szarą, zakurzoną kopertę, w której ile było fotografii Piłsudskiego, najważniejszej takiej dokumentalnej, archiwalnej instytucji wówczas w Polsce. Było 7 fotografii. Ja byłem przerażony. Ale okazało się, że skutek tej całej sprawy okazał się bardzo pozytywny i też Państwo za chwilę zobaczą. No i właśnie wraca ta
bo jeszcze w regionie Mazowsza istniała drukarnia związkowa i oni tam pracowali na sitach, właśnie w formacie 100x70. To jest projekt Michała Więckowskiego w podwójnym formacie. Warszawa stała jak wryta, spoglądając na takie dzieło. To zresztą jeden chyba z jego najlepszych projektów plakatu, który wówczas powstał. Artysta nie żyje, też dosyć młodo pożegnał się żyć. No to kilka właśnie plakatów przypominających o niepodległości 1918, wydanych w 1981 roku. O, to jest ten plakat. Ja wówczas w tej kopercie znalazłem taką fotografię, taki kolaż zmontowany z kuriera codziennego. I powiedziałem: no człowieku, masz gotowy projekt. Dołożysz logo Solidarności, dołożysz napis niepodległy. Następnego dnia graficy przygotowali mi materiał, zawiozłem do drukarni. W nocy już plakat był gotowy. Następnego dnia rozklejano go w Warszawie. To jest bardzo ciekawy plakat właśnie Piotra Młodożeńca, który w czerwcu 1981 roku zrobił dyplom u Henryka Tomaszewskiego. On ojca też wziął, nie mógł przejąć od niego tego rozkochania się w barwach. Plakaty Solidarności ograniczały się do czterech w zasadzie kolorów, do bieli, czerwieni, zieleni, do błękitu. Potem jeszcze doszła czerń i ta czerń zaczyna dominować w kolorycie plakatów związanych z podziemiem, z niezależnością. Wówczas też przypomniano po wielu, wielu latach Kati. To projekt młodych, wówczas jeszcze studentki trzeciego roku Warszawskiej Akademii Moniki Handke. No i znowu pojawia się wspomnienie 1944 roku. To kolejny plakat Michała Więckowskiego. I 56 rok. Poznaniacy rozpisali konkurs, który też przeszedł wszelkie oczekiwania. Projekt Krzysztofa Barada po raz pierwszy rozstrzelał polską krew, polską flagę z tej drugiej części, do tej części na naszej ojczyźnianej flagi pulsuje, wybucha krew. Ten symbol tego, co robotnicy przelali w czerwcu 56 na ulicach Poznania. Plakat przyjmujący, też tłumaczący wszystko. I kolejny, to druga nagroda w tym konkursie na plakat poświęcony rocznicy Poznania, Jacek Ćwikła, który znowu jako kolejny odważył się przeinterpretować znak krzyża i tym razem lewe ramię zamienił w czonek młotka, z tego symbolu robotniczego trudu, robotniczego fachu. Kolejne plakaty związane z tą obróbką, że tak powiem w cudzysłowie, polskiej flagi. Też przejmujący, ważny, istotny plakat poświęcony rocznicy grudnia 70, zaprojektowany przez Krystynę Janiszewską w listopadzie 1980 roku. Ta data stanie się symbolem obchodów po raz pierwszy wydarzeń grudnia 70 roku. I tutaj też ciekawa interpretacja krzyża, prawda? Ten krzyż zamienia się w siódemkę i tworzy bardzo precyzyjnie, ale lakonicznie ten symbol tamtego wydarzenia, tamtych czasów. To też jeszcze wówczas plakat zaprojektowany przez studenta Eugeniusza Skorwidera z Poznania, też lakoniczny, prosty, przyjmujący plakat. I kolejny plakat poznańskiego twórcy, przerażający cyfry zmontowane strumień. I to właśnie plakat, który promował akcję zbierania pieniędzy na pomnik gdyński, pomnik zamordowanych, zabitych wówczas robotników, zaprojektowany przez Feuerhauera, o którym wcześniej trochę wspominałem.
Trzebie 76. I też podsumowanie tego polskiego kalendarium Czesława Mieleckiego, który w elektrokardiogram, który jest przecież niczym innym jak graficznym obrazem naszego życia, prawda? Pokazuje pracę serca najważniejszego polskiego, ludzkiego organu. Wyszedł od 1944 roku, zakończył na roku 80. Wówczas w tym radosnym okresie karnawału Solidarności niewiele było osób, które przewidywało taki obrót spraw, że 13 grudnia 81 ogłoszony zostanie stan wojenny w Polsce. Znowuż kolejne przykłady bardzo fajnego, trafnego myślenia graficznego, tego prościusieńkiego, szybkiego, błyskawicznego, cały czas inspirowanego tymi napisami na murach. Bo tutaj też trzeba było wykazać się niebywałą sprawnością, mniejszą precyzją, ale trzeba było coś widza zaskoczyć, czymś go zatrzymać i zmusić, niemalże zaprosić do takiego myślenia, o którym myśleli artyści. Żeby ten człowiek przez sekundę zorientował się, o co w tym wszystkim chodzi. Nagle dla plakatu stał się istotny odbiorca, a nie zleceniodawca. W latach, mówię o sferze plakatu społecznego, sferze plakatu politycznego, dla artysty najważniejszy był ten, kto zlecał wykonanie plakatu, kto płacił za niego. Tutaj role się odmieniły. Stał się odbiorca, stał się człowiek. Ta żywa istota, która reaguje od razu. Nie musi się zastanawiać, zresztą nie chce się zastanawiać nad sensem takiej, a nie innej interpretacji, innego komentarza. No i to znane chyba też na całym świecie zapowiedź właśnie tej wrogiej, czarnej nocy. 13 grudnia. Znowu mamy kilka ciekawych bardzo interpretacji tego wydarzenia. Pospiesznie, istotnie, to praca 13 grudnia 81. Ja robiłem też wystawę plakatu Solidarności w Polskim Instytucie w Sztokholmie. Jedna z najważniejszych krytyczek sztuki przyszła na tę wystawę. Zachwyciła się tą trzynastką i bardzo chciała przekazać swoje gratulacje artyście, twórcy tego znaku. I to było dla pracowników Instytutu Polskiego niebywałe, że ona bardzo chciała się ze mną spotkać. Obdzwaniali moich znajomych w Sztokholmie, żeby wreszcie gdzieś tam mnie dopaść, bo pani chciała jeszcze porozmawiać o innych sprawach związanych z polską sztuką. Wtedy ona powiedziała mi, że dlaczego wy jesteście tacy skromni, dlaczego się tym wszystkim nie chwalicie. Tak samo było w przypadku Niemców, tego dyrektora Muzeum Sztuki Użytkowej. Ja przez rok czekałem na to, żeby mi te moje plakaty oddali. Bo oni już wtedy mi zaproponowali, że oni ode mnie kupią tą kolekcję. Ten facet powiedział, panie Jurku, jak pan to sprzeda, wróci pan dobrym samochodem do Polski. A ja wtedy powiedziałem, proszę pana, to są tak nieliczne już przykłady, że one muszą wrócić do Warszawy. Okazało się, że w Warszawie do dzisiaj, jak przez ponad 30 lat walczę, żeby ukazał się katalog tych plakatów. Wszystkie instytucje za to odpowiedzialne nie przekonają do tego żadnej wady. Może, ja już się śmieję, że może z tego powodu, że muzeum plakatów w Wilanowie ma około 20 sztuk na 180 plakatów, które w latach 80-89 się ukazały. Piotr Młodożeniec, też kolejny przyjmujący plakat Eugeniusza Skorwidera. Plakaty do wystaw. Gestakiewicz tutaj wykorzystał Trybunę Ludu. To jest oryginalna Trybuna Ludu, którą zadrukowywał tytułem wystawy i dodawał to swoją, przyjmującą też jedną z kolejnych interpretacji polskiej flagi. No i żeby zasygnalizować tylko, jak ta szkoła szybkiego, rewelacyjnego dla mnie myślenia graficznego się potoczyła, praca Bokiewicza, projekt niezrealizowany plakat, który podsuwa nam,
żebyśmy wybrali właśnie tą swoją własną, prywatną drogę do wolności. Jak chcemy żyć? Stawia tutaj zasadnicze pytanie. I to pytanie chyba ma bardziej podobne, prawda, wymowę, symbolikę gdzieś rozważania drużyny filozofów, socjologów, nie wiadomo kogo. Stawia każdego z nas w sytuacji, że tą decyzję podjąć musimy. Przecież od takiej palety z farbkami wodnymi każdy z nas zaczynał swoją przygodę życiową z plastyką, z malowaniem i z rysowaniem. No i to jeszcze też chcę powiedzieć, że jak przewidujący był polski robotnik, który wtedy strajkował nie tylko o swój talerz, o swój portfel, ale też myślał perspektywicznie. Przecież wśród 21 postulatów jeden dotyczył wzniesienia pomników, które upamiętniać miały i składać miały hołd ich kolegom, którzy zginęli w grudniu 70 roku. Ten pobito w przypadku Gdańska i Gdyni wszelkie rekordy światowe. Te obydwa pomniki bardzo ciekawe plastycznie, zwłaszcza ten gdyński, powstały przecież w przeciągu 3 miesięcy. Pomnik poznański powstał, odsłonięto w czerwcu 81 roku, a więc zaledwie pół roku później. I tutaj gwoli tylko przypomnienia ten znakomity gdyński, wyraźnie zainspirowany, prawda, plakatem Krystyny Janiszewskiej, z tym, że to prawie niemożliwe, żeby ich drogi myślenia się gdzieś tam spotkały. Jedno i drugie myślało osobnie. Bo porównując czas, ten plakat pojawił się na ulicach w momencie, kiedy ten gdyński rzeźbiarz, uleciał mi w tej chwili nazwisko, przepraszam, jego, też projekt był po prostu już gotowy. Ta siódemka zakodowana w tą figurę robotnika, który ginie z postrzelony kulą snajpera, kulą żołnierza. I pomnik poznański. Tutaj też przypominam o takiej służebnej roli plastyków w niektórych wydarzeniach związanych z tym haustem wolności, z festiwalem Piosenki Prawdziwej, który odbył się we wrześniu 81 roku i tam po raz pierwszy artysta Andrzej Czeczot, artysta ze Śląska, sokiem polityki, postać w tamtych czasach niebywale znana, po prostu zakpił sobie z władz, bo elementem scenografii stały się ironiczne portrety właśnie Gomułki, Jaroszewicza i innych. Oczywiście była olbrzymia kłótnia i afera z władzą, z cezurą, ale jakoś tak przed tym. Teraz już historycy też nie zauważają, że tam zwisa pętla wisielcza, jako też jeden z elementów tej scenografii, ale do dzisiaj nikt się nie przyznał, kto tą pętlę tam po prostu powiesił. Stan wojenny i tutaj też taki piękny obraz, gdzie dążenia społeczeństwa spotkały się z rozmyśleniami, z projektami artystów. Krzyż układany z kwiatów. Układano go w wielu miejscach w Polsce, nie tylko w dużych miastach, ale i w niewielkich. Pierwszy pojawił się na placu wówczas Zwycięstwa, dzisiaj placu Piłsudskiego. Ludzie przynosili, układali krzyż, układali kotwice z kwiatów, palili lampy. Wieczorami oczywiście przyjeżdżało ZOMO, służby porządkowe, wywoziły te kwiaty, ludzie ponownie przynosili, potem władza wpadła wreszcie na pomysł, że oplotowała plac Zwycięstwa z napisami remont placu. Nie pojawił się tam żaden robotnik, to było dopiero w 1989 roku zdjęto. Ale
jak to Polacy znaleźli sobie ten przykościelny, przy kościele świętej Anny, gdzie już ZOMO nie miało odwagi wejść i też w innych miastach. Tak jak mówię, tylko w Warszawie te krzyże się pojawiały. I one od razu, natychmiast znalazły się też na obrazach artystów. To świetny obraz Łukasza Korolkiewicza, jednego z najważniejszych polskich fotorealistów. Tutaj w trochę innej interpretacji, z innym komentarzem Wiesława Szalowskiego, też jednego z najwybitniejszych twórców nowej fali, dziś emerytowanego profesora Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. No i też fenomen na skalę światową, obozy dla internowanych, więzienia, pierwszymi odruchami tych ludzi, którzy wówczas siedzieli, wcale nie profesjonalnych plastyków, robotników, lekarzy, nauczycieli, była nagminna produkcja kartek, kopert pierwszego biegu, wymyślano niebywałe, fajnie graficzne znaki, które przypominały o ich losie, o ich doli. No przecież ten samolocik z papieru, prawda, który przekracza te bariery, te ograniczenia i wolności, przecież kwintesencja właśnie tych działań, tego myślenia o potrzebie, o poczuciu tego stanu, który zwie się wolnością. I kolejna powtórka z historii z czasów II wojny światowej, gdzie w kościołach warszawskich pojawiły się groby wielkanocne realizowane przez plastyków, które w sposób artystyczny miały przypominać ludziom też o tej potrzebie wolnego stanu, wolnych działań. W 82, 83, nawet w 85 roku jeszcze odmówiono, że artyści realizowali swoje wizje tego momentu, kiedy śmierć powoduje wyzwolenie się z tego stanu wolnościowego, tego zrywu powstańczego. To inspirowane celą więzienną grup Jerzego Puciaty w warszawskim kościele jezuitów. Tutaj przypomnienie Katynia, bo ten las brzozowych drzew kojarzył się z lasem katyńskim. Ale też bywały nie tylko takie symboliczne, nieomalże realistyczne groby, ale też pewne wizje nowoczesne, tak jak w tym przypadku to jest grób z 1984 roku Kaliny w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Do tych grobów ustawiały się olbrzymie kolejki, bo warszawiacy tłumnie chodzili od kościoła do kościoła poznawać, podziwiać te inicjatywy artystów. Skromnie było z szopkami bożonarodzeniowymi, dlatego że wiadomo, było to tradycyjny temat, prawda, wymagający jednak realizacji tych starych, tradycyjnych form obrazowania, ale pojawiały się jak ten żłobek w kościele Stanisława Kocki, w którym urzędował ksiądz Jerzy Popiełuszko po jego tragicznej śmierci. Też zrealizowany przez Jerzego Kaliny, który zresztą jest też autorem, jeżeli Państwo bywali pod kościołem Stanisława na grobie księdza Jerzego, to ten pomnik, ten nagrobek jest autorstwa Jerzego. No i to już właśnie ostatnia praca. Dziękuję serdecznie. Chcę pięknie podziękować panu Jerzemu za taki znakomity wykład. Rzeczywiście otworzył nam pan oczy, jak to sztuka właściwie no, towarzyszy wydarzeniom społecznym, politycznym i kultura, jak jest ważna, jak może wspierać pewne nawet przemiany. Zdajemy sobie sprawę, że bez sztuki nie ma społeczeństwa, tak. Nie ma rozwoju społecznego, prawda? Tak samo bez nauki czy rozwoju medycyny. Tylko musimy zawsze pamiętać, po co to wszystko jest, po co nam ma służyć i też doceniać. Myśmy jednak o tych latach 80. trochę zapomnieli. Tak, te pokolenia następne, które przyszły, stwierdziły, że to był tak ciekawy okres, że warto nim zapomnieć.
Warto nie zapomnieć tylko dlatego, że też oni mieli swój własny cel. W tych nowych warunkach mieli szybko zdobyć Zachód, bo to tak sądzono pewne środowiska artystyczne, że no teraz będziemy my. Okazało się, że jednak Rosjanie byli lepsi, wyprzedzili to. Byli sprytniejsi od Polaków.